Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I nie mała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. W czerwcu zakończono budowę suwalskiego lotniska. Wciąż jednak na pasie startowym nie pojawiają się samoloty. Niebawem ma się to zmienić. Od tego momentu mogłoby się zdawać, że nic się nie dzieje, a tak naprawdę my od tego momentu przygotowywaliśmy skrzętnie wszelkiego rodzaju potrzebne dokumenty do tego, by dopuścić lotnisko do takiego stanu, by mogły na nim zarówno i lądować, i z niego startować samoloty. Pełna dokumentacja trafiła już jakiś czas temu do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wszystkie wymagane w procedurze opinie zostały już wydane. Są pozytywne. I spodziewamy się, że tak naprawdę zaraz na początku stycznia otrzymamy stosowną zgodę ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego, co tym samym będzie skutkowało tym, że na naszym lotnisku będą mogły już w pełni legalnie lądować samoloty i również z tego lotniska będą mogły te samoloty startować. Lotnisko jest niewielkie, ale otwiera duże, jak na nasze miasto, możliwości komunikacyjne. Będą to samoloty, które maksymalnie będą mogły przewozić do 50 osób, więc jeżeli chodzi o samoloty pasażerskie, to tego typu. Będą tu również każdego rodzaju awionetki, którym ten pas pozwoli na to, by rozpędzić się i wystartować. Także jak najbardziej samoloty pasażerskie, małe samoloty prywatne, będą to tego typu maszyny, które będą mogły lądować i startować z tego lotniska.